Ho, 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 witam was, Mikołaj Aberka. Słuchajcie, kiedy ja wstawiam ten film, to jest Wigilia, ale za kilka godzin, więc napiszcie w komentarzach, jak myślicie, czy Mikołaj obdarowuje was taką fajną, na przykład bluzą ze świątecznej kolekcji Abrateam, czy może kubeczkiem? Jak myślicie? Komentarze są do waszej dyspozycji, ja tylko przypomnę www.abraety, pierwszy link w opisie, to jest mój sklep i do każdego zamówienia dokładamy zdjęcie i autograf oczywiście z wiadomością gratis. Spójrzcie na to, moi drodzy, to często się nie zdarza, mamy świąteczny skin. Kiedy ostatnio widzieliście Aberkę bez zbroi i w świątecznym skinie? Słuchajcie, mamy zażegnany konflikt, mamy wygraną wojnę i stąd też właśnie zbrojkę zdjąłem. No ale niestety, jak sami też widzicie, słuchajcie, nasza wyspa jest w absolutnie opłakanym stanie. Są, słuchajcie, święta, jest Wigilia. Ty na przykład sobie sprzątasz, kurczę, nie wiem, swój pokój, ty na przykład sobie ogarniasz choinkę, a my no mamy trochę, że tak powiem, syf, nie. Babcia nie byłaby zadowolona na pewno. Ale spokojnie, tym się na pewno zajmę, dlatego że dzisiaj mamy coś bardzo, bardzo ważnego. Spójrzcie na to, przygotowałem trzy kolory wełny. Mamy wełnę zieloną, wełnę czerwoną oraz wełnę żółtą. Dodatkowo mamy nożyczki i z nożyczek zaraz skorzystamy. Będę chciał w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, zrobić najfajniejsze świąteczne prezenty dla chłopaków z naszej bariery, czyli dla Agentixa, Elvisa oraz oczywiście Maciocha. No i sami widzicie, no nie, no te mury powinny być, słuchajcie, rozwalone w trybie natychmiastowym. Jak my mamy, słuchajcie, mieć wspólne święta na naszych kochanych tutaj, kurczę, no nazwijmy to no bo tak jakby to jest serwer milionowic, tak? Kiedy nam lata tutaj, słuchajcie, wszędzie jakieś, kurte, nie wiem, obsydiany, w ogóle co jest grane? Ja tak czy inaczej, słuchajcie, w tym momencie włamuję się do bazy gangu USA. Wiadomo, że włamuję, tu już jest za dużo powiedziane, ale potrzebuję, słuchajcie, jedzonka i potrzebuję więcej wełenki. Dlatego, że będę chciał zrobić prezenty, tak, będziemy robić prezenty dla każdego z chłopaków. Oczywiście będziemy budować prezenty, do środka będziemy wkładać oczywiście także prezenty. Muszę też zrobić ciasto, żeby każdy z chłopaków miał ciasto. Będzie to takie, nie wiem, na zasadzie, tak jak się w Wigilię... Chyba makowiec, tak? Makowiec się je? No to tutaj kumasz, tutaj też będą chłopaki mieli ciasto, no wydaje mi się, że spoko. A, gdyby ktoś zapytał, dlaczego mam buty, to one mają feather falling. Wolałbym nie umrzeć od upadku, powiedzmy sobie szczerze. Kurczę, tak ciężko mi teraz powiedzieć, czy ja w ogóle mogę chodzić po tym miejscu, bo wojna została zażegnana. Gang polski, czyli gang braci, oczywiście zwyciężył, więc tak teoretycznie to już nie są żadne tajne miejsca ani nic z tych rzeczy, ale tak jak mówię, ciężko mi powiedzieć. Dobra, wbijemy sobie oczywiście na początek do owieczek. Potrzebuję, słuchajcie, białej wełny i to w ilości dużej, bo ja już wam tłumaczę, jak to będzie wyglądało. Wy na pewno doskonale wiecie, jak wygląda przeciętny prezent. Masz, nie wiem, przykładowo klocek i on jest po prostu tasiemką owinięty. Więc co gdybyśmy my zrobili, słuchajcie, prezent dla Agentixa i Elvisa biało-czerwony? Wiecie, że gang braci, co wy na to? No, gang braci, biało-czerwony prezent. No pomysł jest, słuchajcie, naprawdę mega mocny. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że też chłopaki, słuchajcie, się za to nie obrażą. Będziemy potrzebować też na pewno troszeczkę drewna, żeby w ogóle ogarnąć skrzynki, tak? No bo te wszystkie prezenty będą w skrzynkach. Dodatkowo oczywiście jedzonko już sobie stąd także zabierzemy, ale tutaj także są, słuchajcie, jaja. A ja jaj będę potrzebował do wypieku ciasta. Tak? Ja nie pamiętam, słuchajcie, jak się ciasto robiło, ale mam nadzieję, że jakoś niedługo to ogarnę. No tylko to jedzonko, słuchajcie, zdecydowanie. A, no i na pewno mleko będzie też potrzebne. To też zdecydowanie, ale wiem, że tutaj gdzieś było, słuchajcie, żarcie. O, jest żarełko, więc bardzo, bardzo spoko. Mogę się w tym momencie najeść. No mam nadzieję, że gang USA teraz się nie wkurzy, że u nich tutaj siedzę, no nie? Ale są święta, no moi drodzy. Do ciasta na pewno też potrzeba trochę zboża. Nie pamiętam, czy dużo, czy mało, ale w ogóle, słuchajcie, takie pytanie do was. Napiszcie w komentarzach, co wy byście chcieli otrzymać na święta, albo jeśli oglądacie w ogóle ten film po Wigilii, po prezentach, to co otrzymaliście? Jestem naprawdę mega, mega ciekaw, co tutaj, słuchajcie, chcecie, bądź czego chcieliście. No bo to wiadomo, raz się coś dostanie fajnego, raz się dostanie coś mniej fajnego, ale najwęższe, że się dostaje, jakikolwiek by to prezent nie był, to naprawdę mega, ale to mega. Wiecie, nie potrzeba dostać nowego komputera, żeby było spoko. Ja na przykład dostałem, ale to jakby nie na święta, tylko takie przedwczesne święta, od znajomej dostałem pompkę do piłki. No ile kosztuje pompka do piłki? No tyle co nic, a ja jednak mega, mega fajnie, bo i tak musiałbym ją kupić, i tak musiałbym wydać na to pieniążki, a jednak mega fajnie, że ktoś o tym pomyślał i wpadł na taki pomysł, no nie? Dobra, musimy na pewno, słuchajcie, dostać jeszcze tutaj mleko od krów. Tak, ewidentnie, słuchajcie, żelazo, aby zrobić jakieś tutaj wiaderka, ale to już możemy zrobić w bazie gangu braci, bo tam krowy także posiadamy, więc raczej bez problemu. Jak się w ogóle robi, słuchajcie, to ciasto? Ej, nie, serio, powiem mi ktoś, jak się robi to ciasto? Tam były chyba dwa jaja, trzy mleka i jedno zboże, albo na odwrót, coś w tym stylu, no nie.
wiem, sprawdzimy sobie. W każdym razie musimy popłynąć teraz ładnie, pięknie do góry. Ja mam harpun, pa, ja mogę sobie tutaj harpunem przecież przyspieszyć, pa, top, siup. Teraz siup, okej, wyłazimy sobie. Ej, nie, ten harpun jest naprawdę mega kozacki. Szkoda tylko, że mu się tutaj zużywają użycia, no bo on teraz jest w połowie już tutaj rozwalony. A szkoda, bo jest naprawdę co? Deszcz jest? Przecież my mamy deszcz wyłączony na serwerze, what? Okej, to jest na pewno, słuchajcie, po to, że na 300 krateczce, wiecie, tam jest mega, mega zimno, tam z wody robi się lód, więc tam będzie padał śnieg. Już pamiętam, słuchajcie, my z chłopakami ogarnęliśmy sobie tutaj pogodę, bo zawsze pogodę mieliśmy wyłączoną, a to właśnie za sprawą tego, abyśmy mogli zrobić sobie śnieg. Tak, żeby było fajnie. Dobra, wsiadamy teraz, słuchajcie, w takim razie w łódeczkę i płyniemy do bazy gangu braci. Ej, te pioruny są mega mocne, naprawdę są mega mocne. I też trzeba pomyśleć, jakie prezenty chłopaki mogliby chcieć. Ciężko mi, słuchajcie, w tym momencie powiedzieć, co oni mogliby chcieć, ale na pewno zaraz wpadniemy na kilka pomysłów. Między innymi, słuchajcie, na bank bardzo bym chciał Agentixowi wręczyć totem nieśmiertelności. Tak, my totemów nieśmiertelności mamy całkiem sporo, więc akurat spoczko. A Agentix, słuchajcie, ukradł nam totem podczas wojny kilka razy, więc chłop ewidentnie ma parcie. Ewidentnie chłop ma parcie na te totemy nieśmiertelności, tylko zamiast samemu zdobyć, to on kradnie, więc na pewno mu to wręczymy. Myślę, że się mega ucieszy z tego powodu. Ale teraz idziemy, słuchajcie, odszukać żelazo. Żelaza troszeczkę tutaj mieliśmy, więc raczej spoczko. Nie potrzebujemy, słuchajcie, chyba jakoś tak mega, mega dużo tych wiaderek. Zrobimy sobie na razie dwa, bo tak mi coś, słuchajcie, świta. Nie jestem przekonany, ale tak mi się wydaje, że to, słuchajcie, musiały być dwa wiaderka i zaraz to sprawdzimy, tylko właśnie weźmy mleko od krów i będziemy mieli wszystko wyjaśnione. Dobra, mamy tutaj dwa mleka i teraz tak, słuchajcie, zróbmy to ciasto. Mamy tutaj księgę receptur, mamy tutaj crafting table. Okej, mamy ciasto. Trzy wiaderka. Jeszcze cukier do... O kurde mele. Ej, nie, to roboty jest dużo. To roboty, słuchajcie, jest dużo. Jak my jeszcze cukier mamy ogarnąć. Jacie, sunę by nie... No dobra, i jeszcze jedno wiaderko, no nie? Ale my mamy tak, tutaj trzciny, więc raczej spoczko. Tego cukru sobie pozbierajmy już tyle, żeby od razu było na te trzy ciasta, bo my musimy zrobić właśnie trzy ciasta, dobra. To przerabiamy sobie na cukier i teraz potrzebujemy jeszcze jednego wiaderka z mlekiem, więc dawaj, a czekaj, nie będzie... O, tutaj, pato, idealnie. Jajek tam trzeba było mieć mało, więc spoko, ogarniemy sobie tak, teraz robimy sobie siup, dobra. Mamy kolejne wiaderko i teraz, słuchajcie, robimy w takim razie ciasto, bo tak, mamy mleko, teraz podchodzimy sobie tutaj, no i dobra, czekajcie, jeżeli ja dobrze pamiętam, to było w takim razie w ten sposób, tak? Tutaj było jakieś jajco, tutaj był jakiś cukier i tutaj było tak? Kurde, oczywiście, że źle. Ja na odwrót zrobiłem, dobra, na odwrót, ale przynajmniej mamy to ogarnięte. Teraz zgarniamy oczywiście, słuchajcie, trzy wiaderka i trzeba będzie się pozbyć jeszcze jednej rzeczy z ekwipunku. Dobra, wyrzucimy sobie nasionka, teraz zbieramy znowu trzy mleczka. Okej, podbijamy sobie tutaj do crafting table'a i tym razem, słuchajcie, się nie pomylę. A przynajmniej taki jest plan, że się nie pomylę, ale przekonajmy się o tym, bo to może, słuchajcie, wyjść bardzo, bardzo różnie. Uwaga, o, udało nam się, dobra, udało nam się, więc zgarniamy po raz... A, ciasta się nie stakują. O kurde, bele. To nawet nie wiedziałem. Znaczy, w sumie pamiętałem, ale jakoś zapomniałem. Dobra, ale po raz kolejny oczywiście zgarniamy tutaj mleko. Teraz dajemy mleczko oczywiście tutaj na górę. To już możemy zamknąć, bo przecież my jesteśmy ekspertami w robieniu ciast w Minecrafcie. Dobra, mamy trzy w tym momencie, słuchajcie, ciasta. Tutaj odbiorę sobie łopatę, bo ją wyrzuciłem. No i oczywiście rzeczy inne też można wyrzucić w tym momencie, bo się nam nie przydadzą. Powiem wam szczerze, ja powinienem Agentixowi i Elviso dać jakąś taką borówkę, taki krzak borówki, albo w ogóle węgiel, albo patyk jako rózgę. Po prostu, słuchajcie, jako rózgę, bo chłopaki na nic więcej teraz nie zasługują. Naprawdę, po tym jak oni tutaj z tą wojenką, słuchajcie, nam, że tak powiem, krwi napsuli, to nie zasługują na nic, zupełnie nic. Ale no niech będzie. Udamy się teraz do chmurowej bazy gangu braci, a stamtąd ogarniemy drewno, bo my w tym momencie to może być ciekawe, ale nie mamy w ogóle drewna. A musimy oczywiście zrobić skrzynki, aby zrobić te prezenty. Każdy z chłopaków dostanie ciasto, skrzynka jakby prezent, no i w tym prezencie w środku będą jakieś rzeczy, no nie? Więc wow, już jest śnieg! Nice, idealnie, słuchajcie. No to fantastycznie, to widzicie. Nawet tutaj nie było mnie, nie renderowały mi się jakby tutaj te... O kurde, bele, tutaj to trzeba uważać. Nie renderowały mi się tutaj te wszystkie czanki. A i tak, słuchajcie, śnieżek się zrobił, więc bardzo dobrze. Ja będę potrzebował tego śniegu, słuchajcie, naprawdę, naprawdę dużą ilość, bo będziemy chcieli, słuchajcie, ogarnąć też wystrój naszych wysp. I w ogóle trzeba będzie to wszystko, słuchajcie, Ej, pato, śnieg jest nawet tutaj? A przecież to nie jest wysoko. O kurde, dobra, zaraz, wiecie co, zejdę aż na dół
i zobaczę, czy przypadkiem tam się śnieg nie stworzył, bo to wygląda naprawdę mega, ale to mega ciekawe. Dobra, psuję kolejne bloki. Ja ci się kręcę, nie? Dobra, tutaj to trzeba oczywiście poprzerabić, słuchajcie, na solidne bloki śniegu. Ej, nie, fajnie, naprawdę, naprawdę, słuchajcie, fajnie. Dobra, my tak czy inaczej, lecimy z prezentami. Dobra, tutaj było drewienko, więc musimy tych skrzyneczek troszeczkę narobić. Będzie ich łącznie 3 sztuki, chyba dobrze mówię, więc potrzebujemy, słuchajcie, 6 klocków drewna. Oczywiście te 6 klocków drewna przerabiamy na deski, a następnie przerabiamy właśnie na skrzyneczki. Dobra, 3 skrzynki, wszystko się zgadza, spoko. No to w takim razie, słuchajcie, myślę, że możemy zacząć od prezentów dla Agent X'a właśnie. Tak sobie pomyślałem, że możemy zacząć od prezentów dla Agent X'a. I przede wszystkim damy mu, słuchajcie, totem nieśmiertelności oraz oczywiście ciasto, ale totem naprawdę wydaje mi się, że będzie mega, mega kozacki. A dodatkowo Agent X, słuchajcie, bardzo, tak samo Elviso, lubi TNT, więc myślę, że weźmiemy sobie stack TNT i damy, słuchajcie, zarówno Elviso, jak i Agent X'owi po totemie i po pół stacka TNT, no bo oni naprawdę są tacy, że słuchajcie, kurde, by wszystko najchętniej porozwalali, więc wydaje mi się, że to jest fajny pomysł. I jeszcze weźmiemy Fire Charger, tak, pół staka podzielimy jeszcze na pół, więc chłopaki będą mieli wybuchowe prezenty, tak dosłownie wybuchowe, ale spokojnie, to nie wszystko, my tak czy inaczej musimy teraz, słuchajcie, jakoś w miarę bezpiecznie zejść, tak, musimy, słuchajcie, jakoś tutaj zejść ładnie, pięknie na dół. Ja wiem, że w tym momencie, słuchajcie, nie mam tutaj tego, wiecie, jakby całej zbrojki, więc muszę tutaj, słuchajcie, uważać, ja cię kręcę, ale to jest wszystko porozwalane, to jest jakiś dramat. Okej, już widzimy, czyli tak, po prostu jakby ten śnieg tworzy nam się, słuchajcie, na wysokościach, no nie? Dobra, my rzucamy tak czy inaczej ender perełkę tutaj, żeby oczywiście ładnie, bezpiecznie sobie tutaj zejść, okej. Pajączki oczywiście też będą nie chciały z nami współpracować, więc musimy, słuchajcie, pójść w kimono, ewidentnie, bo to są creepery, tu jest mnóstwo innych rzeczy dziwnych. No a sami widzicie, w naszej starej bazie gangu braci dalej są łóżka, więc skorzystajmy z nich. Sleeping through this night. No i dobra, wiadomo, że będzie deszcz chyba dalej, więc te mobki dalej mogą się tutaj jakby, no, nie ginąć, ale raczej tworzyć się nie będą, więc chyba spoko. Chociaż ty, nie pada, ej, dobra, to jest spoko. No to w takim razie lecimy do Agent X'a i Elviso stworzyć im prezenty. Ty, no, mam nadzieję, że chłopy będą zadowolone. A, w ogóle potrzebowałbym jeszcze tabliczki, słuchajcie, żeby tutaj napisać, ale z drugiej strony po co mam to podpisywać, słuchajcie? Ja wcale nie potrzebuję, żeby oni wiedzieli, że to jest ode mnie. Raczej też podpisywać, że to jest dla Agent X'a chyba nie ma potrzeby, bo przecież to jest na Agent X'a, więc wiadomo, ej, ten sweter jest taki kozacki, słuchajcie. To jest w ogóle od naszej moderatorki czatowej, od Wiki. Naprawdę to fajnie wygląda. No i dobra, zacznijmy, słuchajcie, tworzyć ten prezent. Tak jak mówiłem, chciałbym, aby on wyglądał jak gang polski, więc będzie biało-czerwony, słuchajcie. Gang braci dokładnie przejmuje to wszystko, nie? I teraz tak, zrobimy go, myślicie, 3×3? Ja myślę, że tak, no bo zrobimy i ciasto, chyba że większy, jakiś taki właśnie duży, ale z drugiej strony nie wystarczy nam potem rzeczy i może być trochę przypał. No to słuchajcie, mam pomysł, ale trochę ryzykowny. Zobaczymy, słuchajcie, czy on się uda. Żeby to było bardziej na takiej zasadzie, że to będzie chyba 4×4. Wtedy, czekajcie, zaraz to policzymy, ale weźmy jeszcze tą właśnie czerwoną wełnę, bo to by było, słuchajcie, tutaj. Patrzcie, tutaj też będzie białe. Okej, tutaj też będzie białe. Tutaj też będzie białe. Okej, i tutaj na skraju byłoby czerwone. Zobaczymy. Mam nadzieję, że to wyjdzie, bo jak nie wyjdzie, to będzie trochę, słuchajcie, przypał. Chociaż, ej, czekajcie. Nie, no to widać, że to jest prezent. Widać, ej nie, to spoko, myślałem, że będzie źle. Dobra, jeszcze tutaj przydałoby się, słuchajcie, dorobić kokardkę, więc oczywiście kokardkę tutaj doróbmy, patrzcie, o, w ten sposób, ciach. Dobra, tutaj zrobimy ciach, okej, spoko. Czy to wygląda, moi drodzy, jak prezent? Tak szczerze, ciężko mi w tym momencie, słuchajcie, powiedzieć, ale czekajcie, jakbyśmy zrobili coś takiego, to może bez tego, chociaż chwila, z tym narożnikiem. Ej, dobra, rozwalmy. Nie no, gościu, to wygląda fest jak prezent, serio, fest jak prezent, no kurde, dobra, nie jest największy na świecie, nie jest najpiękniejszy na świecie, ale wygląda spoko. On ma być mocno biało-czerwony, tak? To jest najważniejsze. Wchodzimy w każdym razie teraz do środeczka i musimy zostawić tutaj właśnie, słuchajcie, nasze małe gifty. Czyli tak, zostawimy tutaj, słuchajcie, skrzyneczkę. Okej, do skrzyneczki naładujemy, tak jak mówiłem, totem nieśmiertelności, pół staka TNT, dodatkowo 16 fire charge, co myślę, że jest mega, mega fajną rzeczą. Myślę, że możemy bez problemu dołożyć jeszcze, słuchajcie, po staku dla chłopaków właśnie emeraldów. No i gwóźdź programu, słuchajcie, zdecydowanie musimy postawić tutaj ciasto. Ej, serio, wydaje mi się, że naprawdę otwierając taką skrzyneczkę, słuchajcie, będzie się mega zadowolonym. Zwłaszcza, że tak jak mówię, chłopaki to są takie chłopaki, co chcą porozwalać wszystko najchętniej, więc no spójrzcie na to, TNT, Fire Charge, emeraldy, totem nieśmiertelności, no naprawdę fajnie, naprawdę mega, mega fajnie. A czy prezent wygląda spoko? Moim zdaniem tak, moim zdaniem wygląda git. Chciałem trochę poprawić tą kokardkę, nie wiem, czy w sumie mi wyszło, ale to nie ma znaczenia. Niech to po prostu sobie tutaj stoi. A my, słuchajcie, ender perełką pójdziemy sobie na wyspę
Elviso. I tam zrobimy taki sam prezent, tylko może już w takim razie 3x3, skoro Aberka nie potrafi budować 4x4. Czyli byśmy zrobili tak, tutaj słuchajcie, tak, okej, tutaj trójka, tutaj też trójka, tutaj trójka, tutaj trójka, dobra, do tego wszystkiego tutaj wjeżdża czerwona wełna, okej, ej nie, no wiadomo, że to będzie wyglądało dużo lepiej, ale tak znacznie lepiej to będzie wyglądało, dobra. I w takim razie robimy tutaj jeszcze taką kokardkę, no dobra, to wygląda bardziej jak prezent, tak szczerze, ale tamten wygląda bardziej zjawiskowo, no więc niech będzie, już nieważne, słuchajcie, każdy z chłopaków dostaje prezent i to jest najważniejsze. Wrzucamy tutaj tak, totem nieśmiertelności, po pół staka emeraldów na każdą ze stron, dajemy tutaj 32 TNT, dajemy 16 fire charge'ów, słuchajcie, no i naprawdę wydaje mi się, że akurat to jest mega mocny prezent, ale tak naprawdę mega, mega mocny prezent, oczywiście zamykamy, a, ciasto, oczywiście bym zapomniał, słuchajcie, o cieście, znaczy tak naprawdę nazywajmy to makowcem. Można to nazwać makowcem? Nie mam bladego pojęcia, ale niech będzie, że słuchajcie, to jest makowiec, no bo makowiec to jest chyba takie typowo świąteczne ciasto, a my musimy, słuchajcie, jeszcze dostać się na wyspę Maciocha i tam także prezent, słuchajcie, stworzyć, tylko że Macioch lubi kolor żółty, więc damy sobie, słuchajcie, oczywiście prezent przy pomocy żółtej wełny, a co będzie się znajdowało w środku, to ciężko mi w tym momencie powiedzieć, ale zrobimy, słuchajcie, go zielono-żółty, no bo wiadomo, że zielony to też jest taki mocno chyba świąteczny kolor, tak mi się przynajmniej wydaje, więc może byśmy zrobili tak, tutaj obwódkę, słuchajcie, zrobimy właśnie zielonkawą, o, w ten oto sposób, do środeczka właśnie wrzucimy żółty, ej nie, to wygląda bardzo źle, ale z drugiej strony, kurde, no słuchajcie, ja myślę, że jest spoko, ja myślę, że jest spoko, no fajnie, ej nie, jest git, wygląda świątecznie i to jest najważniejsze, oczywiście skrzyneczka do środeczka, ciasto też za sekundę tutaj wleci, a w ogóle, czy da się otwierać? Skrzynka jak jest, da się, ty, tu jest lis. Oj kurde, jakby lisa podarować mu, który jest jego, to by było za mocne. Dobra, przejdźmy się do bazy gangu braci tej pod ziemią i tam, słuchajcie, wykminimy, jakie prezenty możemy Maciochowi dać, bo można powiedzieć, że oczywiście tam z jakiejś refili czy coś by się chłopak cieszył, ale wiadomo, że Macioch na pewno bardziej by się ucieszył z czegoś mniej wojennego, tak to można nazwać. Mam chyba jeden całkiem fajny pomysł, tylko nie wiem, czy słuchajcie, mi się uda to zrealizować, a mianowicie tutaj, słuchajcie, przecież ja zostawiłem jajka i co gdyby Maciochowi dać mnóstwo kur? Słuchajcie, nie wiem, czy te jajka jeszcze tutaj będą, są jajka, dobra, tylko czy z tego my zrobimy w ogóle dużo kur? Ciężko mi powiedzieć, ale gdyby Macioch dostał kury, to by było naprawdę fajne i oczywiście te nasionka do rozmnożenia ich. Myślę, że możemy dodatkowo dać mu siekierkę diamentową, efektywność 4. Nie wiem, jaką aktualnie Macioch ma siekierkę, ale wydaje mi się, że może się z tego ucieszyć. I do tego wszystkiego, słuchajcie, damy mu jeszcze jedną naprawdę grubą rzecz. Tylko teraz oczywiście musimy udać się znowu na nasz serwer, jakby tak do środka, no nie? Na te wyspy. Ty, wychodzimy se u Elviso. No spoko, nie no, w sumie jest blisko. Nie będę, słuchajcie, narzekał. O, stoi tutaj prezent, bardzo fajnie. Jestem sam na serwerze, więc przynajmniej żaden z chłopaków nic się nie domyśla. To jest najważniejsze. Możemy sobie teraz zjeść i 3, 2, 1, go! Okej, jesteśmy u Maciocha. Idealnie, praktycznie, więc wbijamy się teraz do środka i słuchajcie, tutaj się kury niestety nie zmieszczą. Trzeba będzie to zrobić oczywiście od góry. Ale pomyślałem sobie o tym, że tak, damy mu tą siekierkę, damy mu, słuchajcie, te nasionka, żeby on rozmnożył te kury, jakie powstały zaraz i damy mu koks jabłko. Kumacie to? Podczas ostatniej klepy Maciuch stracił koks jabłko, więc teraz może sobie je właśnie tutaj odzyskać i wydaje mi się, że z tego może być naprawdę mega, ale to mega zadowolony. My tak czy inaczej musimy podejść tutaj do góry i teraz musimy tutaj wrzucić, słuchajcie, kury. Tylko pytanie, czy tutaj jakaś kura, słuchajcie, się... Okej, jedna się stworzyła, druga wypadła. Okej, w takim razie musimy być tutaj bardzo, bardzo... O! Są dwie kury! Okej, chyba... Chyba, słuchajcie, jak Maciuch to odpakuje, to te kury powinny wypaść, prawda? Tak mi się wydaje, ale do tego wszystkiego, słuchajcie, trzeba będzie mu chyba zapakować więcej jajek. Tak mi się wydaje, że jeżeli chcemy, aby Maciuch miał tutaj naprawdę dużą farmę kur, to trzeba by było tych jajek zapakować tutaj więcej. Więc musimy po raz kolejny udać się do bazy gangu USA. Tak, bo tam, słuchajcie, tych kur jest naprawdę bardzo, ale to bardzo, bardzo dużo, więc lecimy tutaj, słuchajcie, na szybkości. Ciach, dobra, okej. Okay. Kurczę, chciałem tutaj na mur wejść, no ale już trudno. No i dobra, tylko żeby tam... Ej! Wyrzuciłem harpun, czy mi się wydawało? Nie, wydawało mi się. Tylko żeby właśnie tam, słuchajcie, były kury, bo jeśli ich nie będzie, no to mamy trochę lipę. Znaczy, kury są, ale chodzi o to, żeby jajka były, no nie? Żeby były jakieś jajka tam w miarę przygotowane. Ale w najgorszym wypadku tam nawet chyba, słuchajcie, w skrzynkach były jajka, więc raczej bym się o to nie martwił. No przeszukuję te skrzyneczki tutaj, słuchajcie, nie tutaj. Ale dobra, tutaj co pozbieramy, słuchajcie, to nasze. Mamy w tym momencie, no, 26 jaj. Ale może jeszcze w tych skrzyneczkach obok było tego więcej. W sumie to nie wiem. No dobra, tutaj jednak nie ma, ale to po prostu włożymy te jajka, słuchajcie, i z nich na pewno Maciuch jeszcze trochę kur tutaj zrobi, więc raczej o to bym się nie obawiał. No, tylko teraz bądź mądry i wypłynie. Ja cię sunę, byniu, pato.
Ej, najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że chłopaki totalnie nie będą wiedzieli, od kogo są te prezenty, a one są od Abercixona. Dobra, wbijamy się tutaj, słuchajcie, w takim razie klikamy sobie tutaj na skrzyneczkę, odłożymy sobie tutaj jaj. No i dobra, wydaje mi się, że słuchajcie, prezenty są naprawdę mega, ale to mega udane. Dajcie znać w komentarzach oczywiście i subskrybujcie kanał koniecznie z dzwoneczkiem oraz wpadnijcie na sklep www.abra.ety. To są ostatnie chwile, kiedy możecie zamówić sobie świąteczną kolekcję Abra Team. Jeśli na święta nie dostaliście, to możecie oczywiście sami sobie zamówić, a do każdego zamówienia dokładamy zdjęcie z autografem gratis od Abry i z wiadomością, gdzie każdy widz także ma inną wiadomość, z tym, że słuchajcie, te autografy zaraz się skończą razem z tą świąteczną kolekcją, więc po prostu warto się pospieszyć. www.abra.ety, a ja wam życzę dobrego dzineczka, eleczko i pół!